Cześć, dzisiaj Pandas i Polars, wielki pojedynek. Cześć, z tej strony Marcin Zabłocki i Wojtek Mikołajczyk. Opowiemy dzisiaj dla Was trochę o Pandas i Polars. Zrobimy to w ramach serii ML Workout. Jak chcecie więcej się o nas dowiedzieć albo zapisać na newsletter, to zapraszamy na mlworkout.pl. A tymczasem lecimy z agendą. Zaczniemy od krótkiego przedstawienia, czym jest w ogóle Pandas, potem czym jest Polars, a potem będziemy je porównywać i najpierw je porównamy tak trochę teoretycznie, a potem w praktyce w notebooku. No i na koniec zbierzemy wnioski. Pandasa chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, szczególnie w świecie data science i machine learning. Jest to biblioteka napisana w Pythonie, która służy do przetwarzania danych, głównie w formie tabelarycznej. Po wczytaniu danych otrzymujemy abstrakcję data frame i ta abstrakcja pozwala na przykład na odwoływanie się do konkretnych kolumn, na odwoływanie się do konkretnych wierszy, ale też pozwala na wiele różnych bardziej zaawansowanych operacji, takie jak filtrowanie, wybieranie poszczególnych kolumn, robienie później grupowania. Możemy oczywiście też te dane w jakiś sposób pokroić, pofiltrować, posortować, zapisać w wielu różnych formatach, w wielu różnych plikach. To jest po prostu jakby ten Pandas to taki trochę Excel tylko dla świata tam data engineeringu, data science i tak dalej. I Polars to jest w sumie coś podobnego, to jest taki Pandas, tylko że no właśnie, Pandas jest generalnie napisany w Pythonie i jest wykorzystywany w Pythonie, a Polars jest zaimplementowany w Rustie, ale może być wykorzystywany w Pythonie, bo ma tam specjalne API do tego wykorzystane. No i generalnie Rust jako język programowania, między innymi dzięki tam dużo lepszemu podejściu do zrównoleglania, nie mamy gila, jak w Pythonie nie mamy takich ograniczeń. Tak, wtrącę, no. Tylko gil to jest coś, co w Pythonie bardzo potrafi napsuć szyki, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, właśnie w szczególności wielowątkowe. GIL to jest od Global Interpreter Lock. To jest też częste pytanie na rozmowach kwalifikacyjnych. To jest blokada, która powoduje, że w danym momencie tylko jeden wątek może wykonywać w Pythonie jeden fragment kodu. Przez to w żaden sposób za pomocą wielowątkowości nie jesteśmy w stanie zrównoleglić prędkości przetwarzania na przykład danych w Pythonie. Adresowaniem tego jest używanie multiprocessingu. No ale ten multiprocessing przynosi ze sobą wiele różnych problemów związanych właśnie z komunikacją. To jest właśnie narzut, nie? Na przesyłanie danych do procesów, bo każdy proces to tak jakby trochę osobny program Pythonowy. Tak, a właśnie Polars jest zaimplementowany w Rustie, gdzie nie ma czegoś takiego jak Global Interpreter Lock, więc tam wiele, wiele operacji można łatwo zrównoleglić. No tylko właśnie, że tak, jako Polars, jako programista, my tam nie dotykamy w zasadzie Rusta, bo piszemy w Pythonie dzięki temu API. No i tutaj jeszcze taka gwiazdka, tu się pojawiło NumPy. NumPy to jest biblioteka do operacji właśnie takich no, numerycznych, do jakiejś kalkulacji głównie. Też można z tego korzystać w Pythonie, ale pod spodem jest to napisane w C. No i Pandas z tego korzysta, więc tutaj będziemy między innymi porównywać szybkość działania. No i tutaj z definicji Python jako język jest dużo wolniejszy niż Rust, ale też te fragmenty Pandasa w NumPy'u, no to one są w C, to one już są całkiem szybkie. Tak, i co jeszcze warto tutaj zaznaczyć, że sam Polars nie jest takim bezpośrednią biblioteką, która zastępuje jeden do jeden Pandasa. One są bardzo podobne i pozwalają chyba na takie same operacje, w sensie zawsze da się znaleźć ekwiwalent czegoś, co się robi w Pandasie w Polarsie, ale to nie jest tak, że podmienicie na górze swojego pliku import i zmienicie z Pandasa na Polarsa, wszystko będzie działać, to do końca tak nie jest. Tak jakby podsumowując trochę jeszcze tą szybkość Polarsa, no to wynika właśnie z lepszego zrównoleglenia, z tego, że jest to napisane w Rustie. No i też tutaj to trochę wchodzi w tą delikatnie inną składnię i coś takiego jak lazy execution, czyli generalnie taką koncepcję, że po napisaniu jakiegoś fragmentu kodu to utworzony jest powiedzmy plan tego wykonania, to się jeszcze nie dzieje, trzeba to jawnie wywołać. Lazy execution po polsku nazywa się bardzo ładnie odroczone wykonanie i właśnie tak jak Wojtek powiedział, możemy najpierw napisać listę operacji, które mają się wykonać i dopóki nie zawołamy specjalnej komendy, która mówi ok, wykonaj teraz, to nic się jeszcze nie wykonuje, więc dzięki temu, że to jest tak napisane,
pola jesteś w stanie sobie na przykład część danych tylko wczytywać, a nie wczytywać wszystkiego do pamięci najazd, tak jakby to zrobił Pandas na przykład. I to będzie za chwilę też pokazane przez nas. Tak, no i tutaj wchodzimy w już takie porównanie. Konkretnie zaczniemy od składni. No i widzimy tutaj, jakby tych różnic jest szereg. Tutaj jest link, gdzie w dokumentacji Polarsa jest opisane to z perspektywy właśnie człowieka, który ma styczność z Pandasem, a w Polarsa dopiero wchodzi, na jakie kluczowe różnice ma zwrócić uwagę. My tutaj mamy tylko takie dwie, które dla nas gdzieś tam były bardzo widoczne. Pierwsza jest związana właśnie z tym lazy execution, czyli przy wczytaniu danych do data frame'a, tak jak tutaj ten przykład na górze, no to w Pandasie to po prostu czytamy plik CSV, coś tam na nim robimy, się dzieje. No a w Polarsie mamy jakąś funkcję scan CSV, potem piszemy jakiś szereg operacji, a na końcu wywołanie tego collect dopiero to wszystko odpala. Czyli jakby dopiero tu przy tym collect to się odpali, a jeżeli by tego nie było, to ten grup z DF by funkcjonował jako jakiś tam lazy DF i moglibyśmy tam podejrzeć sobie jakiś plan wywołania, ale te dane jeszcze by się nie przemieliły. To jest jakby ta pierwsza różnica. Druga to jest z kolumnami. Ta różnica z kolumnami w Pandasie i w Rustie głównie dotyczy tego, w jaki sposób możemy się odwoływać do kolumn i w jaki sposób możemy tworzyć nowe kolumny. W Pandasie odwołujemy się bezpośrednio do tego obiektu DataFrame i w nim możemy niejako modyfikować go bezpośrednio, a w samym Polaris jest to zrobione za pomocą takich funkcji, które mają taki Fluent API. I tam po zaimportowaniu tej biblioteki Polaris mamy ją zaimportowaną zwykle jako PL od Polaris i jest tam szereg operatorów, które możemy wywoływać. Tutaj na ekranie widzicie właśnie call, czyli odwołanie do kolumny i w ten sposób możemy tworzyć nowe kolumny, odwołując się do jakiejś wartości. Ona nie jest przypisana do konkretnego obiektu, my tylko mówimy, że to jest jakaś kolumna i później Polaris pod spodem sobie to ogarnia i sprawdza, czy rzeczywiście w naszym data frame'ie ta kolumna była. Jeżeli by jej nie było, no to pewnie by coś tutaj na nas nakrzyczał, a jak jest, no to przetwarzanie idzie dalej. Za chwilę w notebooku też zobaczycie, jak to działa w praktyce na jakimś normalnym datasecie. Ludzie już posprawdzali generalnie, jak to działa, czy to jest szybsze, czy wolniejsze, ileś tam benchmarków zostało zrobionych. My tutaj mamy jakiś od H2O AI i tu jest szereg operacji wykonanych na jakimś datasecie. Tam były trzy wielkości tych datasetów. Weźmy sobie ten 5-gigabajtowy i idea jest taka, że te różnokolorowe kwadraciki to są różne frameworki albo narzędzia do też operacji jakichś tam tabelarycznych na właśnie takich danych. W tym jest Polars i w tym jest Pandas. I porównane są czasy tej operacji. Tutaj widzimy jakieś proste sumowanie jakiejś kolumny. No i tu widać, że Polars sam jest bardzo szybki, 11 sekund, Pandas 70, to jest dużo więcej. Już tutaj nie wchodząc w szczegóły, ten link też tam będzie pod filmem. Mamy tutaj właśnie różne operacje, różne agregaty. I tu generalnie widać, że ten Polars wypada szybciej niż Pandas w tych porównaniach. A zaraz to jeszcze sprawdzimy, jak to dokładnie jest w naszym notebooku. Żeby nie korzystać tylko ze suchych benchmarków, które zrobił ktoś inny, postanowiliśmy utworzyć takiego notebooka. Ten notebook będzie dostępny na mlworkout.pl/Polars. I w tym notebooku wczytujemy kawałek prawdziwych danych. Mhm. Jest to zbiór danych New York Taxi Trips Dataset, czyli zbiór danych, w którym są zapisane informacje na temat przejazdów taksówkowych. Jest to ogólnodostępny, otwarty zbiór danych, które możecie sobie ściągnąć. Ten notebook zawiera też kod, który automatycznie go wczytuje, więc nie musicie się tym martwić. W tym notebooku zawaliśmy kilka takich standardowych operacji, napisanych zarówno w Pandasie, jak i w Polarsie, żeby je porównać. I dla każdej z tych operacji, która jest taką operacją, którą prawdopodobnie moglibyście spotkać w prawdziwym świecie, sprawdzamy czas wykonania i w ten sposób porównujemy sobie te dwie biblioteki. Zobaczycie, jak ten czas wykonania się różni w zależności od tego, ile tych danych jest i jaką operację tak naprawdę wykonujemy. Bo okazało się, że Polaris jest owszem szybszy, ale nie do końca. Czyli tak, omówimy sobie teraz notebook idąc od góry. Instalujemy Pandasa i Polarsa, importujemy.
W tej komórce ściągamy dane, one przychodzą. Tutaj są widoczne po lewej stronie, to są pliki Parquet. Każdy z nich zawiera tam mniej więcej 40 MB danych. Tak, i ściągnęliśmy od razu w tym notebooku dane z całego roku, ale co się okaże za chwilę niżej, na takim kolabie ogólnodostępnym z 12 GB RAM-u nie jesteśmy w stanie wczytać tego wszystkiego do pamięci, więc to za chwilę zobaczycie tutaj niżej. Tutaj są jakieś funkcje takie pomocnicze do pomiaru czasu i do wyświetlania tego na wykresie. A tutaj już zaczynamy faktycznie testy. Kawałek data frame'u, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie to są dane. Generalnie właśnie to są dane o tam przejazdach taksówek w Nowym Jorku. Są daty od kiedy do kiedy. Ile pasażerów, jaka odległość, jaka cena. No i jakieś tam dodatkowe jeszcze inne kolumny. Generalnie widać, że to są takie dane tabelaryczne. Praktycznie wszystko to są dane liczbowe. Mamy też tam jakieś dane typu date time. No i teraz na tym będziemy robić różne operacje. Podstawową operacją oczywiście z pracą z danymi jest ich wczytanie. I tu już bardzo ciekawa rzecz na samym początku. Sam Pola jest w stanie ten sam plik Parquet wczytać ponad dwa razy szybciej niż Pandas. Co jest dla mnie, szczerze powiedziawszy, szokujące, w szczególności przez to, że Pandas też używa pod spodem PyIO i tak dalej. Jednak da się szybciej napisać operację wyjścia-wejścia, więc spoko. No, powyżej wczytaliśmy sobie jeden plik danych, ale ściągnęliśmy 12 tych plików Parquet z danymi wejściowymi i w prawdziwym takim scenariuszu byśmy pewnie chcieli wczytać więcej niż jeden, może wszystkie. No z tym, że tutaj mając do dyspozycji 12 giga RAM-u na Google Colabie, to nie wczytamy wszystkich, bo się nie zmieszczą. I Pandas zmieści ich 7, a używając Polars możemy wczytać aż 11, czyli o ponad połowę więcej. I tutaj mamy benchmark na właśnie konkatenację tych data frame'ów dla Pandasa, dla Polarsa. Wyszło, że Polars robi to trochę szybciej, tylko tutaj też taki side note, że jak mierzyliśmy, te czasy tak trochę się mogą różnić, bo my tutaj też nie mamy takiego idealnie czystego środowiska do testów, więc tutaj no, ten czas generalnie można przyjąć, że jest podobny i taki takeaway z tego jest taki, że Polars po prostu robi jakoś to efektywniej o tyle, że jest w stanie wczytać więcej tych parketów do pamięci. Tak, plus oczywiście przy wczytywaniu danych i przy tym łączeniu też duży wpływ ma na to, jaki mamy szybki dysk i tak dalej, może jakieś cache'owanie jest na dysku, trzeba było ten test powtórzyć pewnie ze 100 razy i tak go powtarzamy tutaj kilka razy i bierzemy medianę, ale no wiadomo, to nie jest benchmark, który ma zbawić świat. Dobra, poniżej zapisujemy to do zmiennych, żeby mieć do tego dostęp w dalszej części notebooka, a tutaj jeszcze jeden test, teraz na zapisywanie do Parqueta, tak samo Pandas i Polars. Tutaj w obu przypadkach jest wymuszony jako engine zapisu PyArrow. No i to są wyniki testu. Widać, że Polas zrobił to trochę szybciej, ale to co jest ciekawe tutaj, to to, że ten plik zapisany przez Polars waży o ponad 50 mega, czyli tam 1/5 mniej niż ten zapisany w Pandas. A dane pod spodem są dokładnie te same. Pewnie tam jakiś inny lepszy algorytm kompresji był użyty właśnie w Polarsie. Tak, aż właśnie sprawdziliśmy to kilka razy i co ciekawe, że z Polarsa ten plik Parquet wyszedł mniejszy i zapisał się jeszcze szybciej niż w Pandasie. No jakaś... Profit, tak, jakaś magia. Podczas pracy z danymi oczywiście następuje w pewnym momencie potrzeba zapisania tych danych. Bardzo często wykorzystuje się zapisywanie do CSV, żeby można było te dane podejrzeć w programie tekstowym. I znowu odpalamy tutaj benchmark zapisywania pierwszego miliona wierszy zarówno w Pandasie, jak i w Polarsie. I tutaj o ile w Parquecie ta różnica nie była taka miażdżąca, bo to było 4 sekundy, 5 sekund, no to tutaj ta różnica jest dość miażdżąca, bo ile tu mamy? W Polarsie zapisało się to w 2 sekundy, a w Pandasie zajęło to prawie 10 sekund. No i możemy sobie wyobrazić, że czym więcej tych danych byśmy mieli, tym ta serializacja byłaby jeszcze wolniejsza w tym Pandasie, więc na przestrzeni zapisywania danych znowu biblioteki w Raście, które pewnie bardzo efektywnie wykorzystują asynchroniczne operacje wyjścia-wejścia, dają tutaj nam dużo, dużo profitu w prędkości działania. A oczywiście te pliki są dokładnie takie same, właśnie to też chcieliśmy sprawdzić,
czy te pliki po zapisaniu będą dokładnie takie same. No i tak, one są takie same. Właśnie tutaj kolejna rzecz. W pola jest trzeba było ustawić ręcznie format zapisu formatu DateTime, żeby był dokładnie taki sam jak domyślnie w Pandasie. No ale mimo tego te pliki są takie same i pola jest był tutaj znacznie szybszy. I teraz możemy przejść do już operacji bardziej na danych niż operacji wejścia-wyjścia. Takim standardową operacją może być describe, która nam opisuje jakieś charakterystyki datasetu. No i zobaczmy sobie najpierw na w ogóle wynik takiego hasła. Describe to jest funkcja często używana przy eksploracyjnej analizie danych, po to, żeby bez pisania zbędnej ilości kodu szybko sobie zajrzeć pod maskę do datasetu, zobaczyć jakie są chociażby właśnie rozkłady, jaką mamy średnią dla danych kolumn, ile jest unikalnych wartości, ile w ogóle jest wartości w kolumnie i tak dalej. Możemy tak z tego miejsca zacząć jakąś późniejszą analizę. No i do tego właśnie jest ten describe. Jak możecie się spodziewać, no czym więcej jest tych danych, ten describe będzie coraz wolniejszy. No i czym szybciej on jest zaimplementowany pod spodem, tym szybciej będziemy mogli się dowiedzieć, co dalej robić z naszymi danymi. Mhm. No i tu właśnie to sprawdzamy. No tutaj widać, że jakby generalnie czas wykonania jest gdzieś tam porównywalny, ale Polars jest tam trochę szybszy. Idziemy dalej. Kolejna rzecz, co często się robi, no to describe daje nam jakieś takie charakterystyki, jak się układa rozkład wartości w danych kolumnach. No a często chcemy też poszukać, czy są jakieś wartości brakujące, bo może je trzeba usunąć albo uzupełnić i tak dalej. No i to też sprawdzamy w Pandasie i Polarsie. No i co ciekawe, jak widać na tym wykresie, w Polarsie to praktycznie w ogóle nie zajmuje czasu. No ale to jest z tego powodu, że Polars już wcześniej, najprawdopodobniej gdzieś tam przy wczytywaniu datasetu sobie tworzy jakąś statystykę null count. No i tutaj wywołanie tego to tylko po prostu jest dostęp do tej wartości. No więc w tym przypadku no to w ogóle nie ma porównania. Dalej mamy średnią. No to jest taka bardzo standardowa operacja. A tutaj już widać, ta implementacja w Polarsie no jest ewidentnie tam ile? Ponad 4 razy szybsza. Dokładnie to samo, po prostu liczenie średniej na danej kolumnie. No to chyba nie trzeba tego dalej komentować. Ale to jest w sumie ciekawe, no bo zobacz, że pomimo tego, że jest NumPy pod spodem, to jednak w Pandasie ten NumPy nie wystarczył, żeby zapewnić tą prędkość. No, fakt, że tutaj się rozbijamy między 20 milisekund a 5 milisekund. Ale no, ta relatywna różnica jest bardzo, bardzo duża, więc pewnie czym więcej mielibyśmy tych danych, tym ta różnica pewnie by się utrzymała i mielibyśmy większy zysk z tego. Mm-hmm. Kolejna operacja, sortowanie, no to podobna historia, też standardowa operacja i też Polars szybszy, już nie tak bardzo znacząco, no ale jednak. Dobra, no i teraz jest czas na trochę bardziej złożone zapytanie. Idea jest taka, żeby teraz przy pomocy obu tych bibliotek pogrupować sobie te dane, czyli dane przejazdów taksówek w Nowym Jorku po roku, po miesiącu i policzyć średnią długość takiego przejazdu. Więc mamy dwie implementacje. Pierwsza tutaj jest w Pandasie, powiedzmy dla zaznajomionych ze składnią Pandasa raczej standardowa. Po prostu wyciągamy tutaj z tych kolumn DateTime rok, miesiąc i potem jak to jest pogrupowane, to do każdej grupy liczymy średnią z tej kolumny. Mhm. Tutaj ten przykład jest ciekawy, że tu widać właśnie już tą trochę inną składnię Polarsa, że tu zaczynamy od czegoś takiego jak with columns i to generalnie znaczy, że będziemy jakoś operować na kolumnach, pewnie ich modyfikować wartości i tak dalej. Tutaj właśnie jest ten akcesor do danej kolumny, z tego wyciągamy rok, tu wyciągamy miesiąc, tutaj jest nazwa nowej kolumny, po której potem grupujemy. Tutaj znowu jakieś słówko AGG, ono też tam się pojawia w Polarsie, żeby zrobić jakieś operacje na tych pogrupowanych elementach. No i żeby znowu wybrać tą kolumnę i z niej policzyć średnią. I tutaj wychodzi, że Polars jest też no, prawie 2 razy szybszy. I to chyba też się różniło nam w zależności od pomiaru, bo on też tu potrafił być więcej niż 2 razy szybszy. No i tutaj ta powiedzmy dominacja Polarsa na tym zapytaniu jest stabilna i ewidentna. Poniżej mamy to samo, tylko jeszcze jakby w takim stanie od zera, czyli włącznie z wczytaniem datasetu,
To jest częściowo po to, żeby sprawdzić, jak się też raz, że tą składnię Lazy Execution od Polars i no, porównać, jak to wyjdzie szybkościowo. Czyli kod pandasowy mamy tutaj zamknięty w taką funkcję. Pierwsza linijka to jest wczytanie parketa, a druga no to są te same operacje, które przedstawiliśmy powyżej. I on jest taki sam, jak był wcześniej. A Polars, no to tutaj jest powiedzmy cała magia. Czyli tak, zaczynamy od scan parket i ten scan, no właśnie, on generalnie tego jeszcze nie wczytuje. Mhm. Potem jest ta składnia with columns i cały kod, tak jak mówiliśmy. No i na końcu magiczne słówko collect, które tak naprawdę ten kod odpala. I tutaj widzimy różnicę w czasie wykonania. Chyba jest nawet trochę większa niż w tym poprzednim porównaniu. Tak, zdecydowanie. I to pokazuje taki bardzo życiowy, miarodajny sposób użycia obu tych bibliotek, no bo grupowanie, wczytanie plus grupowanie plus jakaś agregacja jest to coś, co się spotyka na co dzień. Okej, mieliśmy wczytywanie, grupowanie, teraz też możemy te dane oczywiście odfiltrować. Ten benchmark robi się ciekawy dopiero wtedy, kiedy to filtrowanie jest dość kompleksowe, to znaczy używa wielu kolumn, używa różnych operacji, czyli na przykład filtrujemy coś, co jest większe lub mniejsze od średniej, filtrujemy coś, co jest typu ciągu znakowego, filtrujemy coś pomiędzy wartościami, filtrujemy coś w określonym dniu tygodnia, tak jak tu widzicie w kodzie. I to wszystko oczywiście zamykamy jeszcze w całość, czyli wszystkie te warunki muszą być spełnione, żeby wybrać konkretne wiersze. Jest to bardzo mocno zawężające zapytanie. I ono w Pandasie wygląda troszeczkę inaczej niż w Polarsie. Tu właśnie znowu widzimy tam ten sposób z akcesorem do kolumny. Moim zdaniem jest on trochę bardziej wygodny, jest mniej po prostu powtarzalny, nie trzeba się napisać. Kolejna ciekawa rzecz, dni tygodnia w formacie, którym przechowuje dane typu daytime, Polars i Pandas jest inny. W Polarsie one są numerowane od jedynki, a w Pandasie od zera. Więc stąd ta różnica tutaj między 5 a 4. No i to skomplikowane filtrowanie również pokazuje znowu moc Polarsa. Tutaj różnica jest prawie pięciokrotna. To nie jest takie oczywiste, że Polars we wszystkich benchmarkach będzie się zachowywał najlepiej, bo znaleźliśmy kilka przypadków, w których Pandas mimo wszystko jest jednak szybszy. No i Wojtek, może pokażesz teraz te kilka przykładów, w których znaleźliśmy, gdzie Pandas jednak pokazuje swoje muskuły. Dobra, no to pierwszy przypadek to jest taki z mapowaniem. To znaczy, my tutaj mamy taki use case, że vendor ID to jest jakaś liczba, no i tak trochę na sztucznie sobie wymyśliliśmy, jakbyśmy z jakiegoś powodu potrzebowali przemapować, czyli na przykład te liczby, że tam 2, 1 i 6 zamieniamy na liczby ciągów czteroznakowych i tak lecimy przez całe dane. No i to Pandas ma do tego funkcję map, Polars ma map dict. No, ale jak zobaczyliśmy wyniki, no to wyszło, że generalnie Pandas jest chyba 3 razy szybszy niż Polars w tym wszystkim. No i to się wydawało dziwne, no bo przecież Polars taki super, taki szybki, tutaj szybszy, lepszy, mniej pamięci wszystko zajmuje i w ogóle same plusy, nie? No i powtórzyliśmy ten test wiele razy, ale nie chciało wyjść inaczej i się zaczynaliśmy zastanawiać, o co chodzi. No ale zanim przejdziemy może do tego, o co chodzi, jeszcze parę innych testów. Mhm. Kolejny test to jest, no to jest taki, jest taka funkcja value counts, która zlicza ilości wystąpień poszczególnych wartości w danej kolumnie. No i ją tutaj sprawdziliśmy po kolei dla jakichś tam wymienionych 5 kolumn w Pandasie i w Polarsie. No i wyszło, że Pandas jest znowu szybszy. Może nie tak bardzo, ale no stabilnie. Tak, ale daje radę jeszcze przy tym. I to znowu, w sumie teraz jak tak patrzę na to na gorąco, to znowu jest jakaś operacja taka związana może z przetwarzaniem jakichś słowników i tego typu rzeczy, nie? Że jakby to zaimplementowane może być jakoś słownikowo, bo ten dict w większości się opierał na wyszukiwaniu w słowniku i maczowaniu, i znajdowaniu takich samych wartości po odmiance. Value counts też mógł być oparty, że znajdujemy, dodajemy do słownika i tam zliczamy. Może to jest coś na rzeczy, ale to tak zgaduję tylko. No, a co tam jeszcze? No i ostatnią z takich operacji to było też w sumie dość standardowa. Czyli no, bierzemy parę kolumn i teraz wykonujemy jakieś operacje na nich. Tutaj akurat dzielimy total amount,
na liczbę pasażerów i mnożymy to tam razy dystans, bo chcemy sobie jakiś tam wskaźnik policzyć. Te operacje generalnie są i w Pandasie, i w Polarsie także tak napisane, one tam te biblioteki wiedzą, żeby wziąć całe kolumny i wartości w odpowiednich wierszach przez siebie tam mnożyć, dzielić, dodawać, czy co trzeba. No i co wyszło? Że znowu Pandas jest szybszy i to tak dość konkretnie. To mnie osobiście bardzo zdziwiło, bo tutaj się spodziewałem, no co działamy na kolumnach, takie czysto liczbowe rzeczy, to jest chyba po prostu jakaś, no że to jest raczej coś, czym ten Polars jest dobry, no bo w innych rzeczach, co też było, liczby tam akurat powiedzmy związane z grupowaniem, filtrowaniem, agregacjami, liczeniem średnich i statystyk, wyszło nam, że jest szybszy. Tak. No ale tu się okazuje, że nie. I zaczęliśmy się zastanawiać, co może być powodem, no i obstawiamy, że to jest chyba kwestia właśnie tego NumPy'a wchodzącego gdzieś tam w skład implementacji Pandasa, że najprawdopodobniej tego typu rzeczy to są zaimplementowanie w Pandasie tak, że wywołują NumPy'a, czyli już implementację niskopoziomową w C, która śmiga i jest szybka, na tych tablicach wartości. Tak, no i przez to na to całych kolumnach. No, przez to to śmiga, bo zobaczcie tutaj generalnie te czasy to też tam, to jest tam ileś tam milisekund, a tych danych trochę tam mamy. Generalnie oba przypadki działają szybko, no ale Pandas tu jest jeszcze szybszy. Tak, zdecydowanie. Tak, ale jakby znowu z tym NumPy'em to też nie jest takie jednoznaczne, no bo tutaj NumPy, nie, i działa szybciej. Rzeczywiście ten dostęp do danych i to łączenie tych kolumn w tych operacjach na procesorze SIMD może być szybsze, ale znowu ta średnia wcześniej jednak była szybsza w reszcie, nie? Więc w sumie mi się bardzo podoba to, że nie można jednoznacznie powiedzieć, czy Polars, czy Pandas, jakby obie biblioteki mają swoje bardzo dobre zastosowania. Jeżeli używacie Pandasa, to nie jest tak, że to jest najwolniejsza biblioteka na świecie, no bo on wiele rzeczy ma bardzo dobrze zaimplementowanych. Polars dodaje trochę możliwości, ale jak widzimy w niektórych miejscach też jest troszeczkę wolniejszy, więc musicie zdecydować sami i wyciągnąć z tego wnioski. Całego tego notebooka możecie oczywiście sobie pobrać i uruchomić na własnym środowisku. Możecie go ściągnąć ze strony mlworkout.pl/Polars, link będzie w opisie. Tak. I możemy teraz płynnie przejść do podsumowania. Tak ogólnie to szybkość działania Polarsa jest wyższa niż Pandasa, jak to testowaliśmy. Ale jest wyjątek, właśnie niektóre operacje, najprawdopodobniej to jest przez tego NumPy'a, które lecą szybciej mimo wszystko na Pandasie. Pandas jest no, siłą rzeczy popularniejszy niż Polars. Polars to chyba relatywnie jest świeża implementacja, no, ma swoje zalety. No i właśnie jakby pytanie, czy warto. No to zależy od naszego tam przypadku, bo jeżeli na przykład robimy, nie wiem, mamy notebooka raz na jakiś czas i go tylko odpalimy i w sumie to, czy on się wykona trochę szybciej, czy trochę wolniej, to pewnie bez sensu. No ale jak to jest, nie wiem, w ramach jakiegoś tam feature engineeringu, preprocessingu, nie wiem, coś się wykonuje systematycznie na dużych wolumenach danych, no i to są tego typu operacje, co Polars sobie dobrze radzi, no to być może warto. Wtedy kosztem jest to, że trzeba się nauczyć tej składni Polars, żeby to napisać, no i osoby, które to potem utrzymują, to też muszą wiedzieć, jak się w tym ogarnąć. Tak, to był właśnie w sumie mój główny taki wytyk w stronę Polarsa, że jednak to nie jest tak, że można łatwo tego Pandasa Polarsem zastąpić i już będziecie wymiatać. Jak wymiatacie w Pandasie, to pewnie do Polarsa będzie jakiś taki niezerowy próg wejścia, no ale pewnie w niektórych przypadkach zdecydowanie warto. O, no i jak to Wam się podobało i chcecie więcej, to zapraszamy na ML Workout, tam się można zapisać do naszego newslettera, tam też są linki do poprzednich odcinków i parę słów o nas.